Dzień dobry, dzień dobry i witam Was w Dniu Jedzenia. Ktoś tutaj już nie może się doczekać chrupeczek, tak? I cały czas przy mnie stoi, także zapraszam, pieski. Proszę. Pierwszy pancake będzie dla mojego narzeczonego, więc będzie trochę więcej objętościowy, ale potem pokażę Wam, jak robię dla siebie, bo nie robię takich cięższych. Płatki owsiane i tutaj dodam ich trochę więcej niż normalnie dodaję. Serek wiejski lekki, damy taką łyżkę dużą, może trochę więcej. Do tego mleko i to ja daję takie zwykłe mleko i jeszcze woda. W sumie spoko, bo możecie zobaczyć dwie formy i ten pancake wyjdzie taki troszeczkę bardziej treściwy i na pewno będzie bardziej zbity. No ale właśnie wiem, że Michał na pewno nie najadłby się takim pancake'iem, jakie robię ja, więc to też właśnie zależy, jak Wy preferujecie z rana. No i w zależności od tego, ile po prostu tych płatków owsianych się doda, taki wychodzi nam pancake. Teraz będzie misja i nie wiem, czy mi się to uda, bo z reguły te pancake'i mam mniejsze, a z takim wielkim olbrzymem może być ciężko. Ach. Gotowy i teraz najfajniejsza zabawa, czyli ozdabianie. I tutaj u mnie zawsze ląduje reszta serku wiejskiego, także też mu to damy. I Michał zażyczył sobie serek Philadelphia Milka. Myślę, że to może super pasować, naprawdę. Bo że to tak pięknie pachnie, aż żałuję, że ja nie mogę takich rzeczy. I teraz zabieramy się za pancake'a numer 2, czyli pancake'a dla mnie. I on, tak jak Wam mówiłam, będzie troszeczkę lżejszy i taki, no, trochę inny. Ale też będzie boski, bo ja go uwielbiam. Jedno jajko. Serek wiejski. Płatki owsiane i dam takie 3 czubate łyżki. Taka łyżka serka wiejskiego i teraz jeszcze leci mleko. Teraz możemy chwilę poczekać, aż te płatki trochę nabiorą objętości, bo jest zbyt płynna konsystencja, ale to wystarczy minutę poczekać i to już będzie wszystko ok. Nasze dodatki to będzie reszta serku wiejskiego, chociaż jest go mało, bo te serki wiejskie mają bardzo małe opakowania, tu jest 150 gramów i z reguły chyba biorę 200, więc chyba sobie dodam jeszcze trochę jogurtu do tego, bo to będzie za mało, już o to wiem. I dodam jeszcze peanut butter i dżemik malinowy, także to będą moje owoce, oczywiście borówki i jeszcze wjadą mrożone maliny, bo super pasują mrożone maliny do tego wszystkiego. Myślę, że konsystencja jest już w porządku, więc możemy to wylewać na patelnię.
Wróciłam już do mieszkania i słuchajcie, wieczorem planuję zrobić sobie smoothie. Ja bardzo rzadko piję smoothie, ale powiem Wam szczerze, że dzisiejsze śniadanie mnie pokonało i jak zawsze potrafię to idealnie wymierzyć, tak dzisiaj chyba pod nagrywki starałam się zrobić to ładnie i chyba dolałam za dużo składników, no i taki mi wyszedł pancake, że go nie dojadłam, ale i tak się strasznie nim najadłam, więc myślę, że na kolację zjem coś lżejszego i planuję zrobić takie smoothie. Już właśnie sobie sprawdziłam, jakie smoothie można na Low FODMAP, aczkolwiek ja teraz powinnam skończyć Low FODMAP i nie powinnam już tak bardzo się trzymać restrykcyjnie tej diety, chociaż ja stwierdziłam, że nie będę aż tak się rzucała i tak stopniowo sobie będę wprowadzać różne składniki, ale tak jak mówiłam Wam, albo nie mówiłam, bo jeszcze tego weekly nie pokazałam, nie za bardzo widzę efekty po tej diecie. Widzę dużą zmianę, naprawdę jest lepiej niż było, ale ten mój brzuch jeszcze nie jest taki idealny i jeszcze nie do końca potrafię albo dobrze, nie wiem, łączyć sobie te składniki. Nie mam pojęcia, co ja robię źle. Mam niedługo wizytę u pani doktor, także jeszcze to sobie wszystko skonsultuję. Wiem, Jana też to mówiła, więc może to po prostu chodzi o czas, bo teraz to będzie teraz miesiąc właśnie mojej diety Low FODMAP. I może to było jeszcze za krótko, żebym cokolwiek jeszcze tam, wiecie, jakieś zmiany zaszły. Czułam zmianę, ale może jeszcze to potrzeba wiele czasu. Póki co, tak jak mówię, trzymam się tej diety. Od kilku dni wprowadzam takie rzeczy, które miałam zabronione, na przykład gazowany napój. Ostatnio napiłam się gazowanego Oshi i było ok, nie czułam się jakoś źle. Także takie małe zmiany w ciągu dnia wprowadzam, nie to, że rzucam się od razu na jakąś laktozę, tylko takie delikatnie, no, tak żeby, wiecie, mój brzuch nie dostał jakiegoś tutaj, nie wiem, wstrząsu. Więc muszę teraz sobie przygotować chia i zrobię chyba z tym jogurtem, który rano otworzyłam i tak, żeby do wieczora mi się to ładnie napiło, właśnie te nasionka chia. I zrobimy sobie smoothie na wieczór. Kupiłam maliny, zamrożę te maliny, zamrożę banana, bo lepiej smoothie zawsze wychodzi z mrożonymi rzeczami. I tutaj do połowy jogurtu naturalnego wsypię dwie łyżeczki, malutkie takie, o, nasion. Wymieszamy to sobie. I wieczorem już będzie gotowe. I połączymy to z owocami mrożonymi i może do tego zjem wafle. No, coś takiego myślę, że będzie idealne na wieczór, bo nie chcę się jakoś najadać. Na noc bardzo nie lubię być najedzona na noc, bo też wtedy mój brzuch wariuje. Także o. I nadeszła pora obiadowa i zrobimy sobie sałatkę. Dzisiaj jest też ciepły dzień i ostatnio robiłam zupę, więc nie jest tak, że ja codziennie jem sałatki, chociaż ostatnio jak są gorące dni, no to tak, to jem sałatki. Już dużo Wam mówiłam i w inspiracjach, i we vlogach o takich moich basicowych sałatkach, które są idealne na każdy dzień, ale teraz zrobię tak jakby grzanki z szynką, z awokado i do tego zrobimy sałatkę z sosem musztardowym. Taki mam pomysł, więc tak zrobię, działamy. Ogólnie możecie używać chleba jakiego chcecie, u mnie jest to 100% orkiszu i mam takie dwie kromeczki małe, więc stwierdziłam, że wezmę dwie mniejsze niż jedną jakąś wielką albo grubą, także mamy dwie mniejsze kromki, bo to zawsze tak jakoś lepiej mi się je, jak są na dwie podzielone. Sałata już umyta, więc sobie ją musimy przygotować. Dalej kroimy ogórka. I chyba jeszcze wkroimy pomidora. W sumie. I bym zapomniała, musimy jeszcze ugotować jajko, a to trochę czasu zajmuje, także gotujemy jajko. Mam taką końcówkę awokado i to jest ok, ponieważ też na Low FODMAP-ie nie mogłam jeść całego awokado, ale w ograniczonych ilościach jak najbardziej spoko. I teraz zrobimy sos do sałatki. Potrzebna nam będzie musztarda, oliwa z oliwek, limonka i to wszystko. Może dodam odrobinę octu balsamicznego jeszcze do tego, ale myślę, że nawet to już by było idealne. W międzyczasie opiekam chlebek.
ponieważ chcę, żeby był taki chrupiący. I można to zrobić na oliwie z oliwek, ale ja nie chcę teraz żadnej oliwy z oliwek jeszcze dodawać. Już rano na tym robiłam pankejki, też dodałam do sosu. Także co za dużo oliwy z oliwek, to też myślę, że nie okej, żeby tak do wszystkiego dodawać i na wszystkim smażyć. I chcę teraz tak po prostu sobie je podpiec, o, na suchej patelni. Idealnie. Rozsmaruję teraz awokado, nałożę szynkę, jajko dołożę do sałatki, poleję sałatkę jeszcze sosem i będzie perfekcja. Chciałam iść na balkon, ale tam jest tyle os, że no nie wiem, czy jestem na to gotowa, żeby cały czas się odganiać. No i świeci słońce akurat. Ja muszę za rok zrobić tak, że będę miała na balkonie parasol, bo wtedy będę mogła jeść obiadki na balkonie i może... Co jest dobre na odstraszanie os? Pamiętam za dzieciaka, że moi rodzice dawali do cytryny goździki i to odstraszało osy. No ale nie wiem, dawajcie znać, co jest dobre na odstraszanie os. A ja za ten czas zrobię taste test, chociaż tutaj no nie ma co być niedobrego, no bo nie wiem, mi tutaj wszystko będzie smakowało, ja już to wiem. Ale zacznijmy od sałaty, bo posiłki powinno się zaczynać od sałaty, żeby nasz brzuch przygotować. Także no mega dobre połączenie, naprawdę sztosik, szczególnie jak mamy wędlinę i sos musztardowy boskie. Także mega polecam i też uczę się uważności. Pamiętam, że nie mogę na przykład najadać się tyle, ile nałożę, bo czasami moje zapotrzebowanie jest mniejsze, więc też potem czuję się źle, jak się przejem. Tak żyjemy do tego czasu, kiedy po prostu już czuję się pełna, jest ok. Najwyżej dojem sobie później, zostawię na jutro, bo przecież nic się tutaj nie zepsuje, także luz z tym. Uważam, że każdy ma tak jakby swój poziom i to też zależy od tego, ile aktywności fizycznej mamy w ciągu dnia, także każdy musi sobie dostosować proporcje, więc ja też jak robię jakiś dzień jedzenia, to nie pokazuję Wam konkretnie, ile ilościowo czegoś jem, bo to jest różnie. Czasami czegoś nie dojem, czasami właśnie dołożę sobie czegoś. Bardziej chcę pokazywać co, bo to ile, to chyba myślę, że każdy już na tym etapie no wie, że każdy jest inny i ma inne zapotrzebowanie. Zabieram się za moją sałatkę i moje kanapki i jem. I mamy już wieczór, godzina 18 i to jest ta godzina, kiedy ja z reguły już jem ostatni mój posiłek. Zabieramy się za smoothie z nasionami chia. Nasz jogurt już tutaj jest. Dodam sobie do tego mleko bez laktozy i owoce, które są w zamrażarce. Jeden tylko mały błąd popełniłam, ponieważ zamroziłam całego banana, czego się nie robi. Zawsze trzeba go obrać przed zamrożeniem. Ale ja jestem leniem i czasami tak robię, a potem tego żałuję. Czy Wy się tu utrzymiecie? Nasiona wyszły idealnie, także zobaczymy jak reszta. Okej, maliny i borówki się zamroziły, także bosko. Mam taki pojemnik i myślę, czy by nie spróbować tego zrobić w tym, bo jednak te owoce są zamrożone. I może spróbujemy. Mam jeszcze mniejszy, ale nie wiem, czy ten mniejszy nadaje się do lodu. No nic, pierwszy raz będziemy tego używać, że ten banan tak szybko się po prostu zamrozi. Myślałam, że to potrwa trochę dłużej, a tu jednak no bardzo szybko. Okej, teraz jakoś ta skóra odchodzi, także może będzie spoko. Jest takie zimne, że już mnie ręce bolą. O, dobra. I może zalejemy to trochę mlekiem, bo nie wiem, czy to tak bez daradę, bez niczego. Odrobinę damy mleka i zobaczymy, co z tego będzie. Ok. Z tego bardziej zrobiły się teraz lody, ale to mogłoby być też mega super. No ale chciałam, żeby to było jednak smoothie, wiecie, takie, żebym mogła ze słomką, ale uwaga. Mega dobre. I look out for you, to soothe away the
Dobra, zrobimy tak, że damy teraz nasiona chia na samo dno. Jakie to jest piękne. Dobra, robimy taste test. Mniam. I tak prezentuje się mój ostatni posiłek. Mamy, słuchajcie, nasze smoothie. Mega smaczne, naprawdę i polecam właśnie zrobić to połączenie, bo sztos. Orzechy, pekan i migdały. Boskie to jest, serio. I to, słuchajcie, był cały dzień jedzenia. I pokazywałam Wam wszystko, co dzisiaj zjadłam w ciągu dnia. Ja, tak jak pokazywałam, jem z reguły 3 posiłki w ciągu dnia i to zależy, w jakich ilościach. Dzisiaj powiem Wam, że cały dzień chodzę pełna, więc może taki dzień, a może też właśnie więcej zjadłam niż zwykle. W każdym razie jem 3 posiłki w ciągu dnia, nie podjadam w ciągu, no i też przyjmuję różne suplementy. No i to wszystko. Także dziękuję, że byliście ze mną w dzisiejszym dniu. Widzimy się w kolejnych vlogach. Do zobaczenia. Buziaki i ciao, ciao!